Hej wszystkim, z tej strony Gal, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować troszkę inną gierkę z innego klimatu. Gra nazywa się World Thunder. Jak sama nazwa wskazuje, przetłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą, grzmoty wojny. Gra jest oparta w realiach II wojny światowej, jest to gra całkowicie bezpłatna. Wejdziecie sobie tylko na stronkę onethunder.pl prawdopodobnie i tam sobie pobieracie tą grę. Jak na grę bezpłatną, za darmo online, posiada bardzo, bardzo ładną grafikę. Co wam mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? W tej grze będziemy mieli kiedyś w przyszłości, jak tutaj na dole widzicie, armię i flotę. Jest to taka próba stworzenia gry podobnej do, znaczy połączenia War of Plans, War of Tanks i czegoś tam jeszcze, żeby wszystkie nacje były naraz, czyli czołgi naraz, razem ze statkami i razem z lotnictwem. Gra jest chyba od półtorej roku na rynku i mam mnóstwo fanów. Cała się rozwija. Ja pół roku w nią nie grałem, więc proszę o jakąś wyrozumiałość podczas dzisiejszej gry. Mam nadzieję, że pójdzie nam jakoś w miarę sprawnie, że coś wam pokażę. Ale nie grałem przez pół roku, bo po jakimś tam patchu nagle się moja grafika się wyłączała. Nie wiem dlaczego, tylko po tą grą. Teraz gram na dużo wyższych ustawieniach po ostatnim patchu i powiem wam, że nic się nie zaczynało do tej pory, więc ja nie wiem, nie będę wnikał, co się działo, coś tam pewnie z sterownikami schrzanili. Gra jest rosyjska, znaczy tak, producent, firma, developer jest rosyjski, który nam zaoferował 5 nacji. Mamy różne samoloty, o każdym. Gra jest coraz bardziej spolszczona, coraz więcej polskich elementów, teraz są jakieś dubbingi pododawane, jakieś takie, niektóre opisy już są po polsku, tak jak tutaj widzicie, ale tak jeszcze nie do końca, bo tak jak na samym dole widzicie, gwiazdka jest, już jest po angielsku, tak samo encyklopedia, jak sobie wejdziecie, jest po angielsku. Mamy 5 rodzajów samolotów i 5 nacji. Teraz wam pokażę Niemców może. Nie będę wam na razie się rozwijał. W trakcie, jak będę nagrywał odcinki, może wam coś powiem o tych samolotach. Nacja niemiecka jest to nacja połączona dwóch, czyli nazistowskie Niemcy i nazistowskie Włochy. Tutaj w pierwszej macie włoskie samoloty, w pierwszej rubryce są włoskie samoloty, później macie niebieskie, od Henkeli poprzez Messerschmitt, idąc do Focke-Wulfów, Dodge'ów, nie pamiętam jak się nazywały te ciężkie bombowce, Junkersy wszystkie, Henkle, dużo, dużo fajnych samolotów. Mamy też samoloty premium. Nie wiem dlaczego nacje na przykład niemieckie mają samoloty premium z wojsk brytyjskich, tak samo wojska brytyjskie mają z wojsk niemieckich. Nie będziemy wnikali. To jest moje drzewko samolotów, mam ich dosyć sporo. Zaczynamy zawsze od dwupłatowców, lekkich fighterów, czyli myśliwców. Później mamy kolejną nacją, są myśliwce, niektóre mają podwieszane bomby, więc to są takie bombowce. Później mamy heavy myśliwce, jak widzicie, heavy fighter, no to tego jeszcze nie zdążyli przetłumaczyć twórcy gry. Później mamy bombowce, bombowcami na przykład jest Wellington, o tu jest akurat przetłumaczony. Kiedyś było Bomber, tylko pisało. No i to są te główne nacje. Aha, jeszcze są samoloty szturmowe. Czekajcie, żebym ja wam jakiś szturmowiec znalazł. Co tu będzie szturmowcem? O, mamy jeszcze nurkujące bombowce. To są takie bombowce, które mają takie klapy do hamowania i one wznoszą się. I jak klasycznie bombowiec bombarduje z, powiedzmy, z 5000 metrów, tym bombowcem włączacie hamulec aerodynamiczny, nurkujecie, atakujecie i wracacie do góry. Na początku gry bardzo mi się podobało grać Junkersem właśnie. Najbardziej lubiłem
8.7 i 8.8. One są na początek gry świetne. Później już trochę wychodzą, poza tym trochę się zmienił silnik. Włoskich samolotów tu macie błyskawice, to się nazywało Folgrole, chyba po włosku. Proszę się nie ze mnie nie śmiać, bo to jest włoski. Ale może już nie będę wam tutaj gadał, powiem wam jeszcze tylko o rozgrywkach. Walutą mamy srebrne lwy i złote lwy. Złote lwy to są waluta premium, ją możecie sobie kupić za złotówki. Ale to jest, jeżeli byście chcieli na przykład szybciej zdobywać kasę, ewentualnie kupić sobie te samoloty premium. Bez płacenia spokojnie możecie się bawić do upadłego. Srebrne lwy dostajecie za wszystko w tej grze, co zrobicie, zestrzelicie kogoś, traficie, wygracie jakąś misję, za wszystko są. Za te srebrne lwy możecie sobie dozbrajać samolot, czyli na przykład kupować jakieś polerowanie kadłuba, które wam trochę przyspieszy, zmniejszyć opór powietrza, montować jakieś nowe silniki, turbiny. No tego jest masa. Możecie odblokowywać nowe amunicje. Możecie kupować sobie talizmany jakieś, żeby mieli więcej doświadczenia, ale za to już trzeba mieć złote lwy. Masa, można sobie naprawiać samoloty, bo widzicie, jak kupicie samolot, to macie chyba 10 albo 15 darmowych napraw. Ja mam w tym samolocie, niedawno go kupiłem, mam 9 do napraw, czyli prawdopodobnie było ich 10. Jak się skończą te darmowe naprawy, musicie za nie płacić, dlatego tutaj w lewym dolnym rogu jest taki kluczyk, to polecam wam odznaczyć i naprawiać te samoloty po każdej bitwie. No, tutaj sobie klikamy w niego, mamy taki kluczyk, kosztujemy te 458. Jakbym nie chciał płacić za tą naprawę, to za jedną dobę i 21 godzin ten samolot mi się odblokowuje. Widzicie, po ostatniej bitwie troszkę jest zniszczony, możecie sobie oglądać. Możecie wchodzić do hangaru, w hangarze można sobie go malować, no cuda robić. Czekajcie, bo ja tutaj dawno nie byłem w tym hangarze. Już sobie zapomniałem. O, dobra, tak to się robiło. Możecie sobie oglądać, możecie sobie tutaj dodawać jakieś pierdołki, ale to nie będę ten. Macie wszystkie parametry tego samolotu. Jeszcze wam tylko powiem o dwóch rzeczach. To o jednej nowości. Nowość to są eventsy. W eventsach macie tryb uproszczony, czyli grę arcade'ową i gry historyczne, a czy to jest akurat realistyczny i gry historyczne. Historyczne, to za chwilę wam wrócę. Polegają te operacje na tym, że się można dołączyć i grają tylko wybrane samoloty. Tu macie, widzicie, jakie samoloty mogą grać. Jeżeli macie któryś z tych samolotów akurat swojej nacji, czyli wybierzmy sobie Rosjan, i powiecie, ja mam dwa z tych samolotów, które mogą brać udział na tej mapie, zaczynacie tą mapę. Jeżeli gracie na historyku, no to macie tylko jeden samolot, jak gracie na tym uproszczonym, arcade'owym poziomie, to możecie... O, to akurat jest jakaś mapa dla wszystkich narodowości, czyli wszystkie samoloty możecie sobie popróbować. Powiem wam tak, że rosyjskie samoloty są lepsze, chyba najlepiej teraz zrobione, bo to rosyjska gra. Później były niemieckie przez bardzo długo najlepsze, no trochę teraz ich popsuli. No ale nie będę już wam tutaj już chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć o takiej ekonomii. No dobra, no to czas na pierwszą misję. Aha, jeszcze wam tutaj powiem o tym. Tutaj mamy takie menu. Do wyboru są gra arcade'owa. Nazwałem to zręcznościową po polsku. Akurat widzicie, tłumaczenie macie po angielsku. Wytłumaczenie tego polega to na tym, że na tym trybie, na przykład jak przekroczycie prędkość, nie urwie wam skrzydeł, nie musicie lądować, żeby naprawić samolot, no możecie, ale nie musicie. Co tam jeszcze, paliwo wam się nie kończy nigdy, amunicja się wam nie kończy nigdy. To jest takie po prostu, jeżeli ktoś sobie chce polatać i poniszczyć. Jak stracicie samolot, to zaraz dostajecie następny, o ile macie naprawione. Na przykład ja sobie naprawię, żebym wam mógł pokazać wszystkie te samolociki moje w akcji. Ok, i teraz tak, drugi tryb, ten historyczny, no to jest tryb taki jak historyczny. Gramy na mapie historycznej, czyli najczęściej, powiedzmy, jeżeli będziemy grali gdzieś w Korei, no to będzie walka najczęściej amerykańsko
Nie, sorry, to będzie japońsko-rosyjska. W Korei chyba Japończycy z Rosjanami walczyli, więc tylko samoloty japońsko-rosyjskie walczą. Jeżeli będziemy gdzieś tam na przykład, powiedzmy, jakiś Pearl Harbor mieli, no to będą walczyli tylko Amerykanie i Japończycy. Jeżeli będziemy na przykład, nie wiem, Zagłębie Rury mieli, no to będą walczyły niemieckie samoloty przeciwko rosyjskim samolotom. Kolejna sprawa, startujecie z lotniska najczęściej, chyba że zaczynacie bombowcem, jesteście już w powietrzu i macie ograniczoną ilość amunicji, macie ograniczoną ilość paliwa, więc musicie to wszystko przewidzieć. Jak widzicie, że nam wam się na przykład kończy, no to musicie wracać na lotnisko, żeby załadować. Fajnie się gra, ale no to trochę trzeba mieć czasu, no taka mapka często schodzi z jakieś 25 minut, czasami można nie dolecieć i was zabiją od razu, ale polecam, polecam, ja bardzo dużo grałem w historykach, zresztą chyba mógłbym wam tu pokazać moje statystyki. Nie, nie ma się czym chwalić, bo ja akurat no trochę grałem, ale bez przesady. Profil, ja tu się... Gdzie to się tutaj osiągnięcia, oznaczenia, nie, statystyki. Aha, tu macie moje statystyki na bitwach zręcznościowych, tu macie na historycznych, w realistycznych nie próbowałem, bo realistyczne to jest tak jak już prawdziwy symulator lotów, czyli jesteście w kabinie, wszystkie najmniejsze przyrządy trzeba używać w odpowiednim, czyli, nie wiem, włączyć migło, włączyć zapłon, rozpocząć startowanie. Nie możecie zobaczyć i rozglądać, bo nie pokazacie na mapie pokazane, gdzie są wrogowie. Musicie to wszystko wyczuć. To jest typowe już dla fanatyków symulatorów. Większość z nich gra na joystickach, ja nie mam joysticka. Jeszcze się nie dorobiłem. Tu macie moje statystyki akurat Niemcami na historykach. Mogę wam jeszcze pokazać Wielką Brytanię, Japonię i wszystkie. Jak widzicie, najwięcej Wellingtonem zagrałem, bo aż 21 zwycięskich potyczek. No i tak wyglądają moje statystyki. Widzicie, Wellingtonem aż 110 czołgów rozwaliłem i dwa samoloty, trzy samoloty zestrzeliłem. To nie jest jakiś ten, przynajmniej na historyku, wynik. Tutaj troszkę lepiej. Dobra, dobra, mam nadzieję, że macie już dość słuchania o tych moich pierdołach. Włączam sobie tryb arcade'owy i wam zaprezentuję te maszynki. No to do zobaczenia. Tutaj jak widzicie, ja jestem już na poziomie 14-15 i tam będziemy grali, czyli już takimi bardziej zaawansowanymi graczami. Jakbyście zaczynali, to gracie 0-1 i to się różni tylko tym, że macie samoloty takie ze swojego poziomu. Jeżeli gracie na przykład dwupłatowcami, to walczycie z dwupłatowcami, a nie nagle z jakimiś odrzutowymi samolotami, zawsze przyjdzie wam się zmierzyć, byście nie mieli żadnych szans. Choć no, dwupłatowiec jest wolny, a powiedzmy lata do 200 na godzinę, a taki odrzutowiec lata ponad 1000, więc mógłby mieć problem z wycelowaniem, ale to jest inny szczegół. Mapka się ładuje. Dobra, jesteśmy ten, teraz może na początek wam, żebyście coś sobie zobaczyli, wezmę jakiegoś Focke-Wulfa. No to co tutaj mamy? Amunicję jakąś do wyboru. Macie zniszczyć bazę i cele naziemne wroga. Wezmę sobie do ataku z zaskoczenia, to jest niewidzialna amunicja. Aha, macie takie jeszcze dwa uzbrojenia. 7 mm to jest główne i polecam wam, żebyście sobie ustawili je na przykład na prawym klawiszu. I ciężkie działa, tutaj jest chyba 20 i to można sobie ustawić na lewym przycisku albo na odwrót, jak komuś będzie lepiej, tak żeby nie tracić amunicji tej na przykład do działu. No ale to jest dla tych, którzy będą grali na historyku, ci co grają w arcade'ówce, nie muszą na to zwracać uwagi. Teraz tak, odległość celowania to jest dobre, jeżeli macie na skrzydłach karabiny. Ja polecam wam ustawić 250 metrów, bo jak macie na skrzydłach karabiny, no to po 250 metrach te pociski będą się spotykały w tym miejscu, gdzie macie celownik. Jeżeli na przykład samolot będzie pół kilometra, no to nie traficie go, bo pociski wam się rozejdą. Jak będzie bliżej, to go traficie na przykład po skrzydłach. Detonacja bomby, myślę, że wszystko tutaj na arcade'zie, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ale się trochę nagadałem na tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach będę mógł wam mniej gadać, a więcej grać. Prosta taktyka, idziemy do góry.
unikamy większego zgromadzenia samolotów przeciwników. Tutaj ich trochę dużo jest. Potrzebuję osłony. Rozglądam się tutaj, czy nie ma jakiejś ofiary, która leci nisko i oddzieliła się od całej grupy swoich. Na chwilę obecną nikogo nie widzę takiego. O, tutaj się jakiś Japończyk zbliża i myślę, że sobie za niego zapolujemy. Leci mu jakaś pomoc, Spitfire, to jest brytyjski okręt. Dobra, Japończyka już ściągnęli, Focke-Wulf, no to idziemy na niego. Niech ktoś go atakuje! Spróbujemy, oj, zabrali mi cel. Jak dziewiątka, no dobra. Zestrzel go! Jak dziewiątka będzie moim celem następnym. Jak się tutaj obsługuje? Mamy do dyspozycji coś takiego jak... tam nie ma, coś mnie tutaj nie goni? Nie, nic mnie nie goni. Gdzie ten jak jest? Tu jest. Schodzimy. Aj, uciekł, choroba. Dobra, zacząłem wam tutaj gadać i nagle przestałem. Dobra, jaka już zestrzelili, więc ciężko się komentuje i gra, no bo zanim ja to zaplanuję, to już mi ściągają cele, więc nie będziecie mieli dużego tutaj... Tam leci kolejny Japończyk, spróbujemy go dopaść, tylko musimy troszkę się wzbić. Nie zacząłem wam mówić. Mamy QE. To są lotki kierunku, te takie pozioma lotka. Przyspiesza nam skręcanie, jakbyście chcieli nagle zrobić jakiś manewr. Nie polecam tego robić na na historyku, bo można sobie bardzo łatwo uszkodzić samolot. W to jest włączanie przyspieszenia, S powalnianie, AD to są takie lotki na skrzydłach. Ten ma dużo goni tego IWA IU-10. To jest jakaś nowość, jak ja grałem pół roku temu go nie było, no, ale znowu nie zdążyłem dolecieć do niego. No szukajmy dalej takich celów. No, tam jest jakiś Messerschmitt, aha, ale on ma wsparcie Ki-61, Ki-61 to jest dobry myśliwiec japoński. No dobra, i tam ich jest trochę dużo, to może się tam nie pchajmy. O, ale tutaj coś mamy. To coś mamy, co... A, już tego nie mamy. Ruszam do ataku. No, czekajcie, no kurde, chciałbym wam coś pokazać i na razie nie mogę wam nic pokazać, jak się coś walczy. Tam bym poleciał, ale tam jest ich dużo. Unikajcie zawsze takich zgrupowań przeciwników. A spróbuję tego Spitfire'a. Tam Focke-Wulf jest na dole. Dobra, Spitfire rozwalony. Choroba. Ale spróbujemy tego Focke-Wulfa, to jest coś niebezpiecznego. Dobra. Zniszczyliśmy go, ale nam... O, system nam tylko zaliczyli, ale on nas też trafił i nas rozwalił. Dobra, początek mojego nagrywania nie za dobry. Przynajmniej zobaczyliście, jak się rozwala i jak można łatwo zginąć. Dalej, co wam tu mogę powiedzieć w psychologii? F to jest włączanie klap. Klap ma, to są te takie lotki bliżej skrzydła. Mamy do dyspozycji, jak latamy, na przykład klapy bojowe. Widzicie, podniesione, opuszczone. Nawiasem kwadratowym możecie jeszcze włożyć na przykład klapy na start i klapy na lądowanie. No, w późniejszych odcinkach na pewno wam zrobię jakiś taki odcinek, jak się ląduje, jak się startuje. Fajnie się gra w 3-4 osoby, bo wtedy na przykład teraz ja muszę uważać, żeby się nie wpaść na jakąś grupkę przeciwników. A jakbym grał po prostu... No chyba rozwalony. Rozbili. A jakbym grał z kumplami, no to byśmy po prostu wlecieli w taką grupkę i byśmy rozwalili. Tego spróbujemy. Macie taki celownik, który wam pomaga z celowaniem. Trafiliśmy go, ale... No, asystent dostaliśmy znowu. Chyba nie trafiłem z tego tak, żeby go zniszczyć. Szukajmy jakiegoś kolejnego wroga do zniszczenia.
tej misji trzeba zniszczyć cele naziemne. Ja wam chciałem pokazać troszkę gry z myśliwca. No i więc ten. Dalej jeszcze co mogę powiedzieć o komisologii. F-ami zmieniamy sobie widoki. Mamy do dyspozycji... Oj. Taki widok. Bombowców tych innych widoków wam nie pokażę. Widok można również zmienić. O, tam jest jakiś Focke-Wulf. To go zaraz spróbujemy. Aj, zabili go. Tam jest ten chyba nowy samolot. Aj. No nie. Dobra, jeszcze dostał, ale ktoś go inny rozwalił. Y-kiem przeładowywuje się karabiny. Później co tam jeszcze mogę wam powiedzieć. G to jest w podwozie. M to jest mapa. Macie taką mapkę. O, widzicie taką mapkę. Tabulatorem możecie podglądać wyniki. Ja jestem na samym dole. To nie najlepiej wygląda. No ale z drugiej strony wiecie co, ja nie grałem pół roku. To jest moja druga gra po półrocznej przerwie. Ła, jeszcze zagadałem się i nie zobaczyłem, że mnie coś zaatakowało, zabili mi pilota. No trudno. Tego wam nie będę pokazywał, bo to jest... Może spróbujmy jeszcze, pokażę wam jak gra się bombowcem. Za dużo wam tutaj... Wellington ma 18 bomb. O, tam są jakieś cele dla bombowców. Sprawdźmy jeszcze. Coś dobrze lecę? Nie. Tu będzie, troszkę tu muszę się przekierować. Jeszcze. Dobra, teraz lecę dobrze. Będę się wznosił, tak żeby mi te myśliwce, które tam latają na dole, nic nie zagroziły. Jak widzicie, no większość tych myśliwców jest nisko, no tak na góra do 3000 metrów. Ja lecąc na 4800, tam macie w górnym lewym rogu, raczej jestem bezpieczny. No pokażę wam teraz jak się gra bombowcem. Główny widok bombowca to jest F7. To jest taki celownik specjalny dla bombowców. On wam ocenia, gdzie spadnie bomba. Ale musicie założyć jeszcze takie coś, jak gracie, jak rzucacie te bomby, że jak jesteśmy na 5000 metrów, to zanim ta bomba doleci, to wszystkie te cele na dole zdążą się ruszyć, więc musimy przewidzieć. Chyba że atakujecie jakiś bunkier, ale na bunkra takimi bombkami, jak ma Wellington, nie rozwalicie, bo on ma chyba 50-kilogramowe. Na bunkier trzeba mieć bomby co najmniej 250 kg, żeby bunkier rozwalić, tak samo ciężki czołg. To jest dobre na lekkie czy jakieś te czołgi. Zszedłbym tam na dół i pokazałbym, jak się bombarduje takie z niższej wysokości. Ale nie będę tego na razie robił, bo raczej nie miałbym szans po prostu. Dobrze lecę? Aha, tu już prawie nic nie ma. Wszystko rozwalili nasi. O, tam są te czerwone dwie kropki, to można spróbować rozwalić. Cokolwiek to jest. To jest bunkier, to bunkra nie rozwalimy. Spróbujmy się tutaj jeszcze skręcić. O, działo przeciwlotnicze. Działo przeciwlotnicze można rozwalić, tylko muszę uspokoić trochę celownik. Atakują bazę. Trzeba je powstrzymać. Spacją się rzuca bomby. No ja zrzuciłem kilka. O, tam są, ale tam jest lotnisko ich w ogóle. No, ale dobra, spróbujmy to rozwalić. O, coś mnie atakuje. Gdzieś mi tutaj... Jo, skąd mnie to atakuje? A tutaj mnie coś atakuje. Musimy kontratakować. O kurde, co on ma za ten? Co działo? Dobra, ale zniszczyliśmy jedną jednostkę. To jedno działo przeciwlotnicze nam się udało zniszczyć. Fuck. Gdzie jest? Z kimś się chyba i od siebie skapiwało z samolotu. No tak, widzicie, chciałem wam troszkę pokazać. O, mam kupione odnowienie, czyli mogę jeszcze raz użyć tego samolotu. No to weźmiemy sobie jeszcze myśliwiec jakiś, najwyżej na końcu spróbuję tym Wellingtonem zagrać.
Nie wiem, jak wam się podoba w ogóle grafika w tej grze, bo powiem wam, że na mnie to zrobiła straszne wrażenie i dlatego w ogóle zacząłem grać w tą grę, bo mi się strasznie spodobała grafika. Myślałem, że wam coś pokażę z takich... Ale chyba był rozwalony, tak? Tak, on był rozwalony. Jest to nawet ciemniejsze. Dobra. Tutaj jest jakaś ofiara. Wow. Zapalił mnie. Ponieśliśmy klęskę. Wracać do bazy. Dobra, przegraliśmy. Oczekujemy na wyniki, więc początek mojego nagrywania, pierwszy odcinek i od razu w plecy. A czas do czasu będę wam rzucał teraz filmiki z Wontandera, bo po tym patchu widzę, że mogę znowu grać. Zająłem 13 miejsce. Prawie na końcu czwarte od końca miejscem. Zdobyłem, tutaj macie statystyki, trafienia krytyczne jedno, dostałem jakieś lwy. Aha, trafienia krytycznych było więcej. Tylko takie jedno, chyba takie... Nie wiem czemu to rozdzielone jest. Nie powiem wam teraz. Chyba, że to są jedno to są w ogóle trafienia, a drugie krytyczne, a oni coś lepsze tłumaczyli. Chyba tak podejrzewam, że tak jest. Zniszczone jednostki naziemne, tylko jedna, niestety. Asyst aż 3, nie zastrzeliłem żadnego samolotu. No i to tak wygląda ta gierka. Sorry za tak słaby początek, ale... Pierwsze koty za płoty, mniej więcej poznaliście gierkę. W następnych odcinkach już nie będę tyle gadał, po prostu będziemy więcej grali. Podejrzewam, że może zrobimy tak, że będziemy grali tylko jednym samolotem, na przykład zagram wam misję. Jak mi samolot rozwalą, a bunkat wezmę samymi Focke-Wulfami, powiedzmy, będę grał. I będziemy tylko, będę wam pokazywał tylko te części misji, w których będę grał Focke-Wulfem. Albo tylko bombowcami, to będę na przykład tylko misje, w których będę grał Wellingtonem. No to dzięki wam jeszcze raz, do usłyszenia w następnych odcinkach.